Kamil jest typowym Ślązakiem. Twardy, nieustępliwy, charakterny. Jednym słowem to maszyna, której nie sposób zatrzymać. Kamil to marka w światowym kickboxingu. 27 wygranych i tylko 5 porażek w walkach zawodowych. Coraz ciężej znaleźć dla niego przeciwnika. Po raz kolejny zadrży ziemia na Śląsku. 30 marca Śląskie Topnięcie 2. Kickboxing znowu wraca na moje tereny. Już po raz czwarty będę bronił mojego pasa. Lecz dla mnie każdy przeciwnik to tylko pionek, którego muszę wyrzucić z tej gry. Dla mnie nie ma znaczenia, z kim wejdę do ringu. Czy jest to zawodnik z Polski, Europy lub świata. To oni muszą zastanawiać się dwukrotnie, czy chcą podjąć takie ryzyko. Przygotowania do walki jak zawsze są bardzo ciężkie. W Paco Team i NL Fight Club mam bardzo dobrych sparring partnerów. Do tego dwutygodniowy obóz w Tajlandii. 34-stopniowa temperatura, atmosfera była bardzo gorąca, ale to tylko oznacza, że na ringu będzie piekło. Już 30 marca zapraszam wszystkich na DSF Kickboxing Challenge do Mysłowic, Śląskie Topnięcie 2. To tam po raz kolejny pokażę swoją dominację.